Cześć, witam, Heksy, Mental Game. Dzisiaj na poważnie, bo napisałem wam posta kilka powodów, dlaczego tak wciąż pozostaje bullish AF i tą myśl chcę rozwinąć. Myślę, że tutaj napisałem kilka bardzo ważnych rzeczy i co może was zainteresować i też wam się być może nawet przydać. No w ciągu nocy, co nie, nam się dosyć mocno obsunęło praktycznie wszystko. I jeszcze śmiesznie, bo napisałem wam tego posta, gdzie on jest, napisałem tutaj w zeszłym tygodniu. Czy też wyczuwacie nosem, tak? BTC powyżej 70 i Ethereum powyżej 4 w przyszłym tygodniu, czyli w tym. No i napisałem dzisiaj, co nie, że no cóż, celować trzeba wysoko, ale być gotowym na wszystko, bo tak naprawdę to jest taka esencja, którą właśnie ja się kieruję w takich chwilach, co nie? Także byłem gotowy, ok, zobaczyłem ETH zamiast 4, mamy bliżej 3, ale spoko. No i właśnie, dlaczego spoko, co nie? Do tego zaraz przejdziemy, bo ten mój post dzisiejszy, zobaczcie, on był naprawdę obszerny. Chyba jeden z takich dłuższych, bo niezbyt często piszę takie długie posty. Ale słuchajcie, na początek trzy słowa. No bo tak, jedna rzecz jest taka, że jeszcze 3 tygodnie jest... Gdzie to jest? Jest aktywna ta promocja na BitGecie, tak? To jest ekskluzywny deal, dostałem od nich, gdzie jest do rozdania całkiem sporo kasy, zupełnie za free. W jaki sposób, tak? Zakładasz konto na BitGecie, wpłacasz tam przynajmniej 100 w dowolnej walucie i ci wpada 200, taki darmowy trade na futures do BTC za BTC, to znaczy na USDT do BTC o wartości 200. I teraz widziałem tutaj już w komentarzach, kilku z was napisało, że hej, założyłem konto, wpłaciłem, nic nie dostałem, więc dla was przypominam, ale też pisałem o tym przecież tutaj, zobaczcie, że właśnie jedyny minus tej akcji to jest właśnie taki, że BitGet wypłaci wszystkim te środki, czyli każdej osobie po 200 dolców, tak, dopiero po zakończeniu tej akcji promocyjnej plus jeszcze 7 dni. A ta akcja trwa, zobaczcie, od 18 lipca do 18 sierpnia, więc dopiero 25-26 sierpnia wszyscy dostaną po te swoje 200. No jest to duży minus, że trzeba no miesiąc jeszcze poczekać, ale wiesz, to jest za darmo, tak, więc teraz konto założysz, a za miesiąc za nic 200 wpadną, taki darmowy trade, no bo tym oczywiście właśnie musisz obrócić, aby to wypłacić, ale o tym już mówiłem, nie? Obrócisz, masz 4 i do widzenia za darmo, więc z mojej perspektywy spoko. Jak jestem przy BitGecie, to jeszcze jedna też szybka informacja, bo czasami was informuję, kiedy są jakieś ciekawe te lunch poole. Lunch pool na BitGecie, jak na każdej giełdzie, tak, to jest taki temat, gdzie wrzucasz sobie najczęściej token giełdowy, w tym przypadku BGB, na określony czas, jak tutaj, zobaczcie, jest to 10 dni i po 10 dniach dostajesz airdropa tokena, tak, danego właśnie tokena, w tym przypadku jest to ten Sparklet, tu jest, zobaczcie, no nie będę przez to przechodził, ale jest dokumentacja, ich strona i tak dalej, gdzie wszystko możecie poczytać, o co tutaj chodzi. To jest jakaś tutaj L1, tam coś na temat też gamingu i tak dalej, tam w te trendy AI się, tam się oni nakierunkowują, ale to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, co to jest. Znaczenie ma to, że ma dobre oprocentowanie, duże APR, no i ten token, tak, na to wygląda, mają duże finansowanie, więc spodziewam się i z doświadczenia wiem, że te tokeny łapią fajną wartość, więc jeżeli masz jakieś BGB i trzymasz na giełdzie, na przykład ja właśnie mam taką pulę, którą sobie tylko po to używam, te BGB, aby je sobie mnożyć, co nie? Więc sobie wrzucam w taki lunch pool
i za 10 dni wyciągam tokeny. Na przykład teraz wyciągnę te Sparklet, sprzedaję je od razu, bo to mnie nie interesuje, tylko taki szybki zarobek sprzedaję i kupuję więcej tokenów BGB. To jest taka moja strategia, aby sobie mnożyć te moje BGB, taką małą kulę śnieżną, cały czas prowadzić. Wiem, że dużo osób to robi na innych giełdach, no bo to każda giełda ma swoje lunch pool. Ja mówię o tej, bo to teraz najwięcej używam, bardzo mi się podoba i tak dalej. Także tyle w tym temacie. Ja teraz sobie to wrzucę tak w ogóle i wam pokażę za te 10 dni właśnie, ile tych tokenów tam mi się uzbierało. Może was to też tak zmotywuje na przyszłość, co nie? Kto dzisiaj by nie chciał stwierdzić, że nie, to może zobaczy, hej, ale to jest fajny procent, bo wydaje mi się, że taki właśnie będzie. Ale jeszcze patrzę, jedna rzecz. Nie chciałem o tym mówić w sumie, ale jak to już jestem, to tutaj mam ten portfel króliczek, na którym to właśnie, zobaczcie, mam ten mój taki YouTube'owy portfel, więc na szybko pokażę wam, zobaczcie. To jest moja farma, bo też ktoś pytał tu w komentarzu u mnie. To jest moja farma, jej szczegóły, którą założyłem ostatnio, ta taka YouTube'owa, o tym wam pokazywałem. I zobaczcie, minęło tam przeszło tydzień. No i z moich tokenów tam miałem INC o wartości tysiaka, PLSX o wartości tysiaka. No i w tej chwili tak to wygląda, co nie? Oczywiście dlaczego, wiecie, ten zysk jest taki duży, no bo te 450 dolców z takiej małej pozycji to jest dużo. To dlatego, że po prostu te oba tokeny w tym czasie urosły, co nie? Taki mój natywny zysk, jaki z tej farmy wyciągam, to jest to na dole. I o tym jakby to każdy z was musi rozumieć, co nie? To jest mój zysk w tokenach INC, Incentive Token, czyli 7,5 tokena, 20 tam dolców w tej chwili. Gdybym to teraz sprzedawał, czego oczywiście nie robię, bo uważam, że INC to jest taki pump token na pulsie i on może nam wystrzelić kiedyś. No ale też o tym właśnie mówiłem więcej ostatnio, że z tymi farmami jest tak, że należy wiedzieć, kiedy w nie wchodzić. Jak wiesz, kiedy wchodzisz i jak ci się dobrze uda trafić, to właśnie tak jak tu mi się udało, co nie? W takim momencie wszedłem, że były tam dołki. No i rzeczywiście od tego momentu te ceny tych tokenów zaczęły rosnąć na sieci Puls. Dlatego ten mój zysk to nie jest 2000 plus 20, tylko teraz już 2450. Tak to w tej chwili wygląda. Będę wam to pokazywał raz na jakiś czas. Okej, ale wracając do tematów głównych, nie? I wracając do tego posta, który napisałem tutaj dzisiaj wcześniej. Napisałem wam, że no właśnie, mimo takich, wiecie, nerwówek, spójrzmy sobie na Bitcoina, nie? Na Bitcoina popatrzmy, no to jest wykres aż miesięczny, ale okej, wiecie o co chodzi. Wiecie, że dzisiaj na przykład w nocy nam się mocno obsunęło, szczególnie Ethereum, tak? Tam, kto z was nie wie, to jest zasługą Grayscale, tak? Którzy spuścili 800 baniek, 800 milionów dolarów Ethereum, stąd taki spadek, ale co dla mnie istotne, napisałem wam to tutaj, że w tym miejscu, w czasie, tak, jaki mamy teraz czas na rynku i politycznie jaki czas i po prostu w ciągu roku jaki czas i tak dalej, jakby na tą cykliczność patrząc, to uważam, że każdy teraz obecnie taki większy pullback, jak właśnie teraz doświadczamy na Ethereum, jest to po prostu okazja inwestycyjna. Tak w ogóle ten post, to zobaczcie tutaj, to nie jest porada, to jest tylko moja opinia, co nie? To jest bardzo ważne. I ja na przykład sam, już wam powiem szczerze, ja też mam już tak mocną planszę rozłożoną, że już, wiesz, to, że teraz widzę, że okazja inwestycyjna jest, to nie znaczy, że ja teraz już skupuję od razu, no bo ja nawet już w tej chwili nie mam za co. Mam już poskładane, wszystko wiem, co ma być, tam już jest. Natomiast po prostu chodzi mi o to, że absolutnie nie zmieniam swoich tutaj jakby predykcji, założeń, moich nadziei, czy też moich obaw na podstawie tego, co w danym jednym dniu pokazuje czerwona świeca. I to napisałem tutaj, także rynek jest nerwowy i dla laika, który właśnie patrzy tylko na kolor, jest on nieprzewidywalny, jednak doświadczone oko patrzy na przeróżne indykatory, a najważniejszym jest doświadczenie. I w mojej ocenie, i ja wiem, i też napisałem to tutaj, tak, że
patrzymy, wiesz, że ciężko jest patrzeć obiektywnie, kiedy jesteś tak mocno w coś zaangażowany, więc ja w ogóle obiektywny nie jestem, ja o tym wiem. I często też szukamy takich właśnie swoich potwierdzeń, swoich tez, tak długo, aż w końcu je znajdujemy. Dlatego ja wiem, tak, że może wszyscy jesteśmy robieni w dużego H. Jednak chcąc, nie chcąc, jest tak, poprzez inflację, poprzez stopy procentowe, poprzez po prostu tą machinerię gospodarczą, w której my chcąc, nie chcąc żyjemy, to jeżeli stoisz z boku, to co napisałem tutaj, stojąc z boku, tak, to po prostu stoisz na przegranej pozycji, więc musisz tak naprawdę stać w walce i jakąś stronę wybrać, jeżeli chcesz tutaj nadążyć lub też właśnie jeszcze przewagę osiągnąć, co nie? Więc co, do rzeczy. Ja jestem bullish AF i moje powody, nie tak w skrócie, chociaż to mógłbym dużo o każdym się rozwijać, ale słuchajcie, nie zobaczcie. Chwilę temu Niemcy zrzucili 50 koła BTC, z ceną nic się nie stało. Mt. Gox, syndyk giełdy Mt. Gox, nareszcie po 10 latach wypłaca skradzione BTC. I tak, to jest bullish, to jest cholernie bullish, bo co nie jest bullish, nie? To właśnie jest to zwodzenie, straszenie. To są emocje, które najmocniej negatywnie na rynek wpływają. To nam też pokazały właśnie teraz Niemcy, że faktyczny zrzut, on nie jest taki zły, jak to gadanie, to straszenie przez lata i tak dalej. To dużo więcej szkody właśnie daje, robi, nie? Kolejna rzecz. Zatwierdzone ETF-y na BTC, na ETH. Widzimy, że banki, fundusze chcą jak pozycja na krypto. Oni też widzą, że my chcemy, no bo cóż, oni widzą, że my chcemy krypto, więc chcą nas ściągnąć do siebie, więc chcą oferować nam krypto, nie? To dalej jest, wiecie, dalej załamuje się ten taki, ten first principle, tak? Czyli to, że masz właśnie brak pośrednika, no to jest, oni chcą, oni marzą, by być wiecznie naszym pośrednikiem, co nie? Mają z tego prowizję. Więc skoro my chcemy krypto, to oni chcą krypto i chcą, abyśmy im je dawali, o to tu chodzi, nie? Ale no to, że BTC był klepnięty, to, że teraz jeszcze Ethereum jest klepnięte, to nam pokazuje tą ścieżkę, dokąd to zmierza i już słyszymy, już, no już od pewnego czasu, że AXRP, a inne tematy, a wszystkie tokeny, skoro Ethereum jest to znaczy nie jest uznane za securities, tylko commodity, no to znaczy, że też wszelkie tokeny, projekty, tak, na Ethereum, więc to wszystko po prostu zmierza do coraz większej akceptacji krypto na salonach, nie? Że tak powiem. Kolejna rzecz, Elon Musk, który szczyluje krypto, no oczywiście on ma coraz słabszy, bym rzekł, już wpływ. To znaczy, jego posty mają coraz mniejszy wpływ, jednak wciąż, jeżeli on nagle na przykład rzuci post, że hej, Twitter akceptuje krypto, to będzie miało wpływ na pewno, nie? Dalej Trump, który wykorzystuje krypto do osiągnięcia przewagi wyborczej w kampanii prezydenckiej. Nie do pomyślenia jeszcze 4 lata temu, a teraz to się dzieje na naszych oczach. I ogólnie polityka Trumpa, tak, to jest, że jeżeli on, no popatrzcie, on ma 70%, tak, w tych sondażach, wiadomo, nie? Ale 70% niby ma na wygranie tych wyborów. Ja osobiście też myślę i mam nadzieję, że je wygra. I cała jego program polityczny, ten wyborczy, nie? O to, o czym on mówi, to wszystko jest tak naprawdę prowzrostowe. I jednym z takich jego takich tutaj głównych postulatów, o który to już walczył w poprzedniej kadencji, był prezydentem, no to obniżenie podatku dla firm. Chyba też miałem otwarty tutaj o tym Trump. Tak, zobaczcie, że Trump myśli, aby obniżyć podatek dla korporacji do 15%. Obecnie jest to 21%. Co to ma za znaczenie takie dla nas praktyczne? Słuchajcie, jeżeli ten podatek jest obniżany, to się bezpośrednio przekłada na zwiększenie płynności, na wzrost cen, ale taki dobry wzrost cen, po prostu już nagle więcej kasy jest w firmach. No i to jest po prostu pozytywne. To jest trochę tak, jakbyśmy nagle trochę kasy dołożyli, wiecie, państwo mniej zacznie pobierać, czyli jakby więcej zostaje u przedsiębiorców, czyli trochę jakby do dróg, że nagle państwo
więcej kasy zostawia w twojej kieszeni. Właśnie taki efekt, no tak wiecie, tak wam to obrazuje, ale trochę możesz wywołać to, kiedy obniża się ten podatek, więc to jest też turbo bullish, nie? Dalej, mega ważna rzecz, do której tu muszę chyba chwilę się dłużej zatrzymać, to Global Liquidity Index, tak? Który to mówiąc z polskiego na polski, to określa ile kasy w kieszeniach jest do wydawania, tak? I ten indeks jest w dole swojej sinusoidy. Zobaczcie, to jest, mam go tu otwarte, to jest ten Global Liquidity Index, czyli ile kasy jest w obiegu, ile kasy jest w kieszeniach ludzi, jaka jest płynność na rynku. I jak spojrzymy sobie na to, to zobaczcie, to są stopy procentowe w Stanach, tu jest niesamowita korelacja, no bo to nie są przypadki, to wszystko wpływa, dlatego mamy te cykliczności, te trendy. Zobaczcie, za każdym razem, to znaczy ja teraz tak na szybko, ale sobie to zatrzymaj i sam sprawdź i ci obiecuję, że to zobaczysz, nie? Za każdym razem, kiedy płynność się zwiększa, okej, to jednocześnie koreluje z tym, że są niskie stopy procentowe, ok? I to z kolei koreluje z tym, że są lepsze wyceny na giełdach, ok? Po prostu jest więcej płynności, ludzie chętnie inwestują, chętnie kasa jest rozdawana, wydawana, przepuszczana, łatwo przyszło, łatwo poszło i tak dalej. Kiedy płynność jest w dole, to pasy są zaciśnięte. To się wiąże z tym, że stopy procentowe są wysokie. To, że jest droższy pieniądz, więc mniej kredytów. Ludzie mniej mają, więcej myślą, gdzie oszczędzić, gdzie nie wydać. Może w tym roku moje auto nie potrzebuje nowego tam czegoś, okay? Czy nowego auta nie potrzebuje, bo ludzie czują niepewność. Czyli w tych dołkach, okay, tutaj jak jest liquidity w dołkach, to jest niepewność. No i co to oznacza? Że jak jest dołek, a zobaczcie, gdzie w tej chwili jesteśmy, że co jest po dołku? No po dołku następuje oczywiście górka, co nie? I zobaczcie, w tej chwili jest dołek na płynności, jest górka na stopach procentowych, to się idealnie, czyli wszystko potwierdza. Czyli zakładamy, że jak stopy będą tu obniżane i to będzie no tu zjeżdżać, liquidity będzie się podnosić, no i też dzięki temu więcej kasy wpłynie na rynki, no i też mamy nadzieję, że w krypto. To się tutaj tak nie do końca w czasie składa z tym cyklem na Bitcoinie, bo zakładając, żebyśmy chcieli już widzieć w tym roku, pod koniec roku, tamte wszystkie szczyty, to trochę się rozjeżdża, ale to nie musi idealnie pasować. Chodzi tylko o taką, wiecie, żebyście się zrozumieli, kiedy kasa jest tania na rynku, kiedy są tanie kredyty, to jest z większą łatwością, z większą chęcią wydawana, ludzie nowe inwestycje podejmują, po prostu jest tego więcej, no i też wtedy się przekłada na te wysokie market capy i tam gdzieś też na krypto. Pamiętajmy, że krypto to jest jednak wciąż aktywo uważane za aktywo wysokiego ryzyka, ale to już coraz bardziej w takim znaczeniu tylko po prostu zmienności ceny. Już prawie każdy, no nie prawie każdy, jest moja bańka, wiem o tym, ale dużo osób rozumie, że krypto jest bezpieczne, że one jest solidne, tak, ale i tak ich straszy ta zmienność ceny. To jest coś, czego nie mogą przeskoczyć, no bo nie rozumieją, jak minus 40% na przykład, nie? Taki temat. Więc ten wątek zamykając, sprawdźcie sobie, jaki wpływ ma właśnie Global Liquidity Index na wyceny i na inflację i na to. Teraz pomyślcie, jaka jest prognoza o inflacji i dokąd możemy w najbliższej przyszłości zmierzać, co nie? No to napisałem też to tutaj. Inflacja, stopy procentowe są pod kontrolą, są oczekiwane obniżki, co zbliża nas do aktywowania Global Money Printer. No bo tak, nie? Czyli globalny dodruk, bo to jest to tak naprawdę, na co wszyscy czekają. Nie, że my, tylko wszyscy, cała banksterka, cały po prostu machina finansjera, ona czeka na to, kiedy w końcu rozpocznie się dodruk. Dlaczego? No bo i to tutaj jest jakby napisane na samym końcu, nie? Gdzie to jest? Czekajcie, bo zobaczcie, bo głupota może być i duża, ale chciwość ma zawsze jeszcze większe potrzeby i z tego powodu prawdopodobnie albo na 100%
Za jakiś czas dojdzie do bardzo dużego krachu na walutach fiat. Jak ktoś z was, nie wiem, ma 20 lat albo jeszcze nawet 30, no to tego nie kuma i myśli sobie, jaki krach tutaj ktoś tam wieści, nie? Ale to jest cyklicznie, to się zawsze zdarza. Nawet w takiej Polsce, jak spojrzysz na 100 lat wstecz, to 3 razy złotówka była wyzerowana. Niemalże, po prostu obcięte zera, nie? Po prostu twój majątek jest skasowany. Nawet tak o tym pomyślisz, tak na zdrowy rozsądek, przypomnij sobie, na przykład pomyśl o swoich dziadkach, pradziadkach i gdzie jest ich majątek. Oni pracowali całe życie, prawda? Pracujesz, energię oddajesz, za to oczekujesz wynagrodzenia. Nie mówię o niewolnictwie tam kiedyś, nie? No jednak u nas tak w Polsce nie było. Każdy za wynagrodzenie pracował jakieś. Ale gdzie jest to dzisiaj? Gdzie jest ta wartość? Jej nie ma. Po prostu, bo to jest kasowana. Tak działa ten system i ta machineria, że bardzo trudno jest nam takim jednostkom, którzy zwyczajnie sobie pracujemy, coś tam robimy, jakieś pasje, jakieś tam mamy swoje hobby, które jakoś tam sobie monetyzujemy, gdzieś tam coś robisz, nie? To ciężko jest z tego osiągnąć takie przychody, abyś zostawił jakiś taki ponadpokoleniowy majątek. Oczywiście masz swoją firmę, masz tam jakiś moloch, prawda, to się udaje, ale to są tylko właśnie te poszczególne osoby, co nie? To nie jest dla większości, to nie jest dla ludu. No i my tutaj, którzy w krypto jesteśmy, no to chyba zauważamy właśnie to, że krypto jest takim miejscem, gdzie to jeszcze jest możliwe. Wciąż. To znaczy już jesteśmy późno, co nie? No ja wolałbym kupować bitcoina po 2, 10 i 1000 dolarów niż, kurczę, po kilkadziesiąt i wiem, że ty też, ale wciąż, jak myślę o tym, przed spaniem się drapię w głowę, wiesz, no bo często i mówię sobie, co pisałem tutaj, czy stawianie niemalże wszystkiego na jeden strzał, czy to głupota na krypto, albo czy jesteśmy późno, co nie? I mimo, że jesteśmy późno, to uważam, że no nie ma lepszej trampoliny, właśnie szansy na zmianę o sile pokoleniowej, czyli all in crypto, all in niezależność, bo to już nieraz o tym wspominałem. Wydaje mi się, że nieważne co się wydarzy, to krypto to raz, że przetrwa, to jest oczywiście jeden temat, ale drugi, że też po drodze będzie nam umożliwiało różne, po prostu dawało nam szanse inwestycyjne, no to patrzę jak na szanse, to jest też zagrożenia, no ale to jak tym zarządzasz odpowiednio, to masz taki balans i widzisz, że nawet jak są po prostu spadki cen, to po prostu możesz to wykorzystać, aby osiągnąć coś więcej, więc dla mnie jest to bardziej szansa niż zagrożenie. I każdy osobiście sam musi na swoje sumienie sobie odpowiedzieć, czy czujesz się dobrze z tym, jaką masz tu pozycję, czy może masz za dużo, czy może wolałbyś mieć więcej w tradycyjnym świecie, może w nieruchomości, co nie? Szczególnie o tym myślisz, jak już na to się stać, bo jak jesteś na początku drogi, jeszcze tam małymi kwotami obracasz, to tak nie myślisz o tym, ale jak już możesz na przykład kupić sobie kilka nieruchomości czy ziemi, to o tym już myślisz. I to naprawdę właśnie ja odkryłem po sobie bardzo mocno, że ja wolę bitcoina niż na przykład ziemię, bo tego wiem, że mnie zabiorą. Ziemię mogą mi wywłaszczyć, tu autostradę postawić, albo mogą mi wejść z karabinami. Jestem uziemiony i ja ucieknę, ale moja wartość tam zostanie i to już bezwartościowa. Jeszcze w Polsce, tak wiecie, lokalizacja, taka trochę słabe miejsce na świecie, tak na mapie, tak patrząc, nie? A z bitem wsiądę, polecę, mam wszystko w nosie, nie? Także ja z tym czuję się dobrze i to każdy musi sobie sam to właśnie po swojemu przemyśleć. Okej, myślę, że to tyle, taki trochę niemalże niedzielny, jak to mój kolega Piotr by powiedział, że niedzielne kazanie, ale myślę, że tym to zamknę. Przypomnę wam tylko, co tak tu patrzę, że kto z was na przykład kopie sobie, no właśnie kopie, pamiętacie tego Doxa, nie? To teraz oni dostali duże finansowanie i można wchodzić raz na dobę, aby tam odbierać sobie te tokeny. Ja tam wchodzę, odbieram. Też mam wioskę na Masku, w ogóle założyłem. Tak w ogóle to ten temat, kurczę, mógłbym teraz, ale chyba już za długo, bo może jutro albo się rozwinę w przyszłym tygodniu na temat tych wszelkich klikaczy, ale właśnie z takiego punktu widzenia trochę psychologicznego i tego, jakie to jest ciekawe, że właśnie taki trend tap to earn wystąpił i wam powiem, że... A, dobra, pogadamy.
innym razem, bo to też dłuższy temat. To co? Jutro piątek, jutro tu nie wskoczę, jutro wyjeżdżam. W ogóle jeszcze wciąż jestem na wakacjach, więc wciąż sobie jestem rozbiegany, ale tutaj cały czas coś działam, coś tam robię. Chciałem dzisiaj wskoczyć, więc wskoczyłem. Mam nadzieję, że ktoś z was czegoś tu się dowiedział ciekawego. Tak więc życzę wam spokojnego, udanego weekendu i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, heksy. Cześć.